Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy rewelacyjną sałatkę. Ogórki poznajecie? Robiłem je z cyklu, robiłem własne przetwory. To są ogórki konserwowe, nie na słodko, bez pietruszki i pomidorki koktajlowe. I oczywiście do sałatki użyjemy też grzybki. Ostatnie resztki przetworów, a już niedługo sezon się zacznie, więc zapraszam do śledzenia kanału, bo w tym roku będą kolejne pyszne propozycje. A co jeszcze dodamy do tej sałatki, oprócz tych składników, które tutaj Wam zaprezentowałem? Zapraszam na film, wszystko Wam pokażę. Sałatka bardzo szybka, bardzo prosta i bardzo smaczna. No dobra, no to w pierwszej kolejności od czego byśmy tutaj musieli zacząć? Musimy sobie tutaj wszystko odcedzić. Ogórki możemy sobie razem tutaj przelać z pomidorkami koktajlowymi, a grzybki na osobny durszlaczek. Poczekamy, żeby sobie to wszystko delikatnie obciekło, a my przygotujemy sobie jeszcze pozostałe składniki, które będziemy musieli tutaj użyć. Dwie świeże cebulki. Cebulki przekroję sobie na pół. Jeszcze raz przekroiłem wzdłuż na pół. I teraz takie cienkie paseczki już Wam pokazuję. Proszę bardzo. No i tak teraz przygotujemy sobie dwie cebulki i od razu dodajemy je do miski, w której będziemy sobie to wszystko mieszać. Teraz żółty ser, nawet taki z dziurami. I tego sera mam tutaj około 100 gramów. I ser pokroimy sobie w taką kosteczkę, nie za dużą. Już Wam pokazuję, jak ta kosteczka mniej więcej powinna wyglądać. Oczywiście, jeżeli preferujecie dużą kostkę w takich sałatkach, jak najbardziej możecie sobie pokroić w dużą kostkę. Proszę bardzo. I tak przygotujemy sobie właśnie żółty ser. No i ser żółty jest już z cebulą w misce i teraz wyciągamy sobie ogórki konserwowe. Ogórków konserwowych mam tutaj chyba dokładnie około 6, taki miałem słoik 600 chyba mililitrów dokładnie. I teraz ogórka, jak sobie pokroimy? Wzdłuż na 4 części i taką samą mniej więcej kostkę będziemy kroić, jak kroiliśmy właśnie żółty ser. 7 ogórków. Tyle dokładnie miałem właśnie ogórka. I teraz pomidorki, jak widzicie, zostawiam sobie na sam koniec, bo je dodamy na sam koniec. A teraz grzybki. Grzybki, jeżeli mamy większe kawałki, to kroimy sobie też na mniejsze, takie mniej więcej można powiedzieć właśnie kawałki jak ogórka, ale śmiało grzybka możemy zostawić trochę większego. No ja tutaj mam koźlarza czerwonego w occie, dlatego sałatka będzie delikatnie kwaśnawa, ale my ją przełamiemy sosem słodkim. A jaki to będzie sos, za chwilę Wam pokażę, bo zaraz tylko po grzybkach zaczniemy zabierać się właśnie za przygotowywanie sosu. Grzybków miałem taki mały słoiczek, około chyba 300 gramów, może 350, więcej tych grzybków tutaj nie miałem. Grzybki pokrojone, czekają już w misce. I teraz co zrobimy? Teraz zrobimy właśnie ten sos, o którym wcześniej mówiłem. Proszę zobaczyć, ja tutaj mam miód. Dokładnie dwie duże łyżki tego miodu sobie tutaj rozpuściłem, no bo już nie miałem miodu płynnego. Co teraz do tego miodu tutaj dodam? Dwie łyżeczki musztardy. Musztarda może być ostra, może być delikatesowa, a może być na przykład chrzanowa. Ja właśnie taką tutaj dzisiaj dodaję. Dwie takie czubate łyżeczki. Teraz tak. Odrobina soli. Soli dajemy już naprawdę do smaku, nie za dużo. I odrobina pieprzu. I teraz najważniejszy składnik. Proszę zobaczyć, ocet jabłkowy 2022, oczywiście własnej produkcji. I tego octu tutaj musimy dać około tak jedną, może półtora małą łyżeczkę. Ja to oczywiście, proszę zobaczyć, zrobiłem po prostu do oka. Teraz to wszystko musimy tutaj dobrze wymieszać ze sobą. Sos mam gotowy, odstawiam sobie go na bok. I teraz ostatnią rzecz, którą musimy zrobić. Biorę sobie jednego pomidorka, musimy uważać, bo pomidorki są delikatne. Do tej sałatki możecie też dodać koktajlówki świeże, jeżeli takie macie, ale zachęcam do dodania koktajlówek takich właśnie, które Wam tutaj zaprezentowałem na swoim kanale ze słoiczka, własne takie koktajlóweczki. Proszę zobaczyć, na pół taki pomidorek i to w zupełności wystarcza. Proszę zobaczyć, jak one się tutaj niektóre rozlatują. I tak dodam tutaj wszystkie pomidorki koktajlowe, które miałem. Ten słoiczek też miał tak około 600-700 ml. Proszę bardzo, dodajemy wszystkie pomidorki. Mamy wstępnie przemieszane. Teraz polewamy to wszystko sosem, który sobie wcześniej przygotowaliśmy. Proszę bardzo. Jeszcze raz to wszystko teraz przemieszamy i zaraz wyłożę na salaterkę. Zaprezentuję Wam
jak sałatka wyśmienicie wygląda, a uwierzcie mi, w smaku to jest po prostu coś nie do opisania. Teraz wykładam na salaterkę i już Wam prezentuję, jak to wyśmienicie wygląda. No i sałatka gotowa. Zostawiłem kilka pomidorków, żeby wyłożyć je ładnie na górę, no żeby to się ładnie prezentowało, żeby Was zachęcić, żebyście zrobili właśnie taką sałatkę. No zobaczcie, przygotowanie naprawdę, można powiedzieć, błyskawiczne, a efekty końcowe są naprawdę powalające, bo w smaku ta sałatka jest po prostu przepyszna. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Napiszcie mi później w komentarzu, jak Wam ta sałatka smakowała. No w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Pamiętajcie, łapka do góry. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli podobają Wam się moje filmy. No i oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku, który powiadomi Was o moich kolejnych filmach. A teraz życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!